Witajcie. Dzisiaj będzie o mojej rupieciarni, tak jakby. Mam dwa takie stare zegary. To sobie pomyślałem, że wam je pokażę. Ten jest... może wam opowiem najpierw, jak to działa. Działa on w ten sposób, że tutaj jest wahadło, które jak się będzie wahało, to będzie widać. Niestety ono się nie waha, bo jest uszkodzony. Ono jest tam na takim kawałku sprężynki. Jak wygląda sprężyna w zegarze, to chyba powinniście wiedzieć, taka płaska blacha zakręcona, więc to jest taki właśnie płaski kawałek blachy, na nim to wahadło wisiało. Niestety on pękł i ono tutaj jest opadnięte. Myślę, że zegarmistrz mi to naprawi. I z tyłu jest taki jakby pręt w tym zegarze i taka pętla w kształcie elipsy. I jak wahadło przesuwa się, bo musimy przede wszystkim, jeżeli chcemy uruchomić zegar, to trochę jakby pchnąć, tutaj mamy dziurę, o, wahadło pchnąć. Jak ono przesuwa się w tą stronę na przykład, to tą pętlę delikatnie w nią uderza i ją jakby popycha. Wtedy tam się przeskakują jakieś zębatki i ta pętla jakby odbija i popycha to wahadło w drugą stronę. Wtedy ono idzie w drugą stronę i znowu w drugą część tej pętli uderza, popycha ją, ona znowu jakby odbija i pcha to wahadło. I w ten sposób ten zegarek pracuje, a to, że ta pętla odbija tak jakby, to sprawia ją te tutaj jąderka, a właściwie jedno jąderko. I w miarę jak ten zegarek sobie pracuje, nie, w prawo, w lewo, to się nam obniża coraz niżej, wiadomo, siłą grawitacji po prostu. Potem jak chcemy go z powrotem przyprawić, żeby zaczął znowu działać, jak już to nam spadnie, to go naciągamy tym łańcuchem i dalej hula. Jeszcze ciekawostka taka, na przykład wam powiem, że tutaj jak to wahadło sobie pracuje, to żeby zegar ustawić, żeby chodził dobrze, to mamy tam na końcu wahadła taką nakrętkę. I jeżeli kręcimy w lewo na przykład, to wahadło robi się tak jakby dłuższe, czyli po prostu to, co na końcu, ten ciężarek wahadła, obniża nam się, przez co ruch wahadła staje się dłuższy, przez to zegar nam chodzi wolniej. Jak podniesiemy do góry to coś, to wtedy ruch wahadła jest krótszy, zegar chodzi szybciej. W ten sposób możemy doregulować idealnie zegarek. Teraz tak, jedno z tych gruszek służy do tego, żeby zegar nam chodził, a druga służy nam do tego, żeby zegar nam tutaj, taki jest młoteczek, żeby napierdzielał w ten tutaj gong na górze. I to wam mogę pokazać, bo to akurat jest sprawne. O. Widzicie? Aha, i tu jeszcze wskazówka jest do naprawienia. Ale to też. I też jak to godzina nam bije, to też to nam się obniża. Ta grucha i też później jak się za dużo obniży, to ją podciągamy. I tak to wygląda. A teraz chcę wam pokazać jeszcze drugi zegar. Pójdziemy sobie do pokoju. Tutaj mam drugi zegar. Ten zegar jest sprawny całkowicie. Możemy go otworzyć. On również bije, zresztą słyszeliście na jednym filmie, jak on bije godziny, więc nie będę wam o tym opowiadał. Ten zegar działa na praktycznie takiej samej zasadzie jak tamten, z tym, że nie ma ciężarku, które napędzają go siłą grawitacji, tylko jest napędzany na sprężynę. Tu mamy taki klucz i co jakiś czas trzeba nakręcać. Jedna tutaj dziurka służy do nakręcania sprężyny, żeby wahadełko nam pracowało i zegar chodził. Druga dziurka służy do nakręcania, żeby tutaj gong, tutaj są takie młoteczki z tej strony, z lewej uderzają w takie pręty, tam ich jest trzy. I robi nam bimbo ten zegarek. Tu też na końcu wahadełka, widzicie, jest nakrętka, którą regulujemy sobie, żeby zegar chodził szybciej lub wolniej. No ja mi się udało na razie doregulować tak do 2-3 sekundy na dobę. Się spieszy albo później. Takie zegary niestety nigdy idealnie chodziły nie będą, bo no zależy to od temperatury, od ciśnienia, od tego, czy gdzieś ktoś tupnie mocniej w pokoju, no takie rzeczy. Także idealnie się tego wyregulować raczej nie da nigdy. No. I takie właśnie ciekawostki chciałem wam pokazać. Takie antyki też w swojej kolekcji posiadam. No. Trzymajcie się. Cześć.